Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJPTV. Tutaj przedstawiam wam moje nagranie, mianowicie Aureola na niebie. Byłem w takiej wsi i pewne starsze kobiety powiedziały, że mogę wziąć kamerę, bo widziały, że mam kamerę i powinienem zarejestrować to zjawisko i pokazać właśnie na YouTubie dla was, żebyście zobaczyli według nich objawienie, być może maryjne, nie wiem na 100%, ale to jest takie właśnie taka aureola, którą dla was nagrałem na właśnie prośbę tych kobiet i możecie podziwiać właśnie to nagranie. Nie wiem, ile w tym jest właśnie świętości, ale to możecie każdy ocenić, zinterpretować w komentarzu tutaj pod filmem, każdy na swój sposób, według uznania. Ja tam osobiście to tam za bardzo nie widzę nic, ale mówię, to zależy od perspektywy, od wiary w to, co to może być. Mówią, że jak ukazuje się na niebie po prostu taka postać, Maryja, czy tam jakaś inna postać z aureolą, to oznacza, że coś się stanie, że trzeba się modlić, bo to jest znak, objawienie, że coś może się wydarzyć. Nie wiem, jak będzie tym razem. No ja to szczerze powiedziawszy nie widzę w tym nic świętego, ale to mówię, wszystko zależy od tego, w co kto wierzy i tak dalej. I tak dalej. Ja tu nie chcę tego osobiście zbyt komentować, żeby nikogo tam nie urazić. Każdy musi sobie sam to po prostu zinterpretować, ocenić, czy to faktycznie jest Maryja, czy to jest faktycznie aureola, czy jednak zwyczajne ułożenie chmur przypadkowe po prostu. Ale faktycznie widać, że takie to w takim okrągłym, i jakaś tam postać jakby z tych chmur jest ułożona, ale to mówię, wszystko zależy od tego, jak kto co widzi i postrzega. Ja już będę kończył ten filmik i zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, do komentowania, udostępniania i możecie zostawić łapkę w górę. Zobaczcie też inne moje filmiki, w większości satyryczne. Ten jednak filmik jest bardziej taki na poważnie, o zjawisku takim być może paranormalnym. To zależy wszystko od tego, jak kto to widzi. Dobra, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, cześć.